Dzień dobry, moim kolejnym gościem w Rzeczy o Polityce jest posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Powinien też dać członek zarządu Nowoczesnej. Tak. I szefowa Nowoczesnej na Śląsku. Zgadza się. Natomiast mówię o zarządzie, bo dzisiaj zbiera się zarząd Nowoczesnej po raz pierwszy w nowym składzie. Czego możemy się spodziewać? Jakich decyzji dzisiaj możemy się spodziewać właśnie z Pani udziałem też? Wszystkie najważniejsze decyzje personalne zostały dokonane już. Była to i kwestia wyboru nowej przewodniczącej partii i później składu zarządu. I teraz zostały takie kwestie dotyczące wyboru, co jest kompetencją przewodniczącej, skarbnika, sekretarza i wiceszefów partii. I na tym się zakończą kwestie personalne. A poza tym będziemy z pewnością rozmawiać o kwestiach samorządowych, strategii i planach na najbliższy rok. Po to, żeby realnie móc realizować i program partii i przekonywać ludzi do tego, żeby poszli do wyborów. Czy tematem będą ostatnie ten ping-pong medialny między przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, a byłym przewodniczącym Ryszardem Petru. Myśli Pani, że to będzie też na agendzie tego spotkania dzisiejszego? Bo ta wymiana zdań ciekawa dla mediów, ale nie wiem, czy jest dobra dla Nowoczesnej. Czyli tak jak mówiłam, te decyzje personalne zapadły. Jest nowy szef partii, nowa szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Jest nowy zarząd, który będzie wyznaczał strategię i kierunki i dla partii, i dotyczące rozmów opozycji i wyborów samorządowych. To będzie i oficjalna linia, i stanowisko, i strategia, którą będziemy przyjmować. W związku z czym wszyscy członkowie partii będą zobowiązani do tego, żeby zgodnie z tą strategią działać. Pytanie jest jeszcze, a czy w styczniu możemy się spodziewać też wyborów na przewodniczącą, przewodniczącego klubu? Takie wybory z pewnością się dokonają. Nie wiem, czy w styczniu, czy w lutym, to już decyzja jest tak naprawdę klubu poselskiego, kiedy zbierze się, kiedy taką decyzję podejmie. Ich kandydatury jest wymieniona Kamila Gasiuk-Pichowicz. Natomiast co jest ważne, poza tymi roszadami personalnymi, najważniejsze jednak jest to, żeby mówić o tym, w jaki sposób pójść do wyborów samorządowych, z jakim programem, jak przekonywać wszystkich do tego, żeby do tych wyborów poszli. I to jest z punktu widzenia i opozycji, ale także z punktu widzenia Polski, w jakiej ja chcę żyć, w jakiej chce żyć moje ugrupowanie, wyborcy, zwolennicy czy nas, czy Platformy Obywatelskiej, to jest najważniejsze. Właśnie pytanie też o ustawy, czy pomysły legislacyjne, których możemy się spodziewać w najbliższym czasie ze strony Nowoczesnej. Jeszcze przed Nowym Rokiem była informacja, że będą złożone ustawy dotyczące smogu, czy ustawy antysmogowe. Z tego co wiem, z tych informacji się pojawiło, też Pani złoży projekt ustawy dotyczący języka śląskiego. Tak, 8 stycznia mamy debatę w Warszawie, w Sejmie, dotyczącą języka śląskiego, uznania języka śląskiego za język regionalny. To jest kontynuacja, podsumowanie debat, które odbyły się w województwie śląskim, w Katowicach, w Rudzie Śląskiej, w Rybniku. Rozmawialiśmy o języku śląskim jako o wartości, zarówno dla mieszkańców, ale także dla całej Polski. Także o tym, jaki potencjał taki reklamowy niesie ten język, dlaczego powinien być chroniony, dlaczego tak bardzo nam zależy. Ostatnio premier Morawiecki był na Śląsku, ogłosił nawet z takim rozmachem jakiś taki duży plan inwestycyjny dla Śląska, ale chyba o języku śląskim tam w tym planie, czy podkreślaniu tożsamości Śląska w tym planie chyba nie ma słowa. Premier Morawiecki, raz ten plan dla Śląska to jest takie powtórzenie kolejnych strategii, które były budowane na Śląsku, mówienie o inwestycjach, które się albo odbywają, albo częściowo już były planowane, więc to jest takie odnowienie i nowsza wersja programów, które już były realizowane. Natomiast premier Morawiecki ma w sobie takie kolektywne myślenie o Polsce. To znaczy? Tacy sami ludzie, wielkie inwestycje, myślenie o takiej społeczności, jako tak, że wszyscy jesteśmy tacy sami. A kwestia uznania języka śląskiego za język regionalny to jest takie docenienie podmiotowości i odróżnienia się ludzi od siebie w Polsce. Tego, że możemy mówić innym językiem, tego, że możemy mieć odmienne kultury, bo też inaczej kształtowała się nasza historia w różnych regionach Polski. Historia Śląsku była bardzo trudna, była bardzo skomplikowana. 400 tysięcy osób w spisie powszechnym zdeklarowało obywatelstwo śląskie. Dużo osób mówi w języku śląskim. I żeby on mógł się rozwijać, żeby mógł być kontynuowany, żeby mógł bogacić się, to potrzebne jest takie podmiotowe uznanie, że jest to język regionalny. A spodziewa się Pani w Sejmie wsparcia, na przykład, czy wsparcia też poparcia tego projektu ze strony Platformy Obywatelskiej? Spodziewam się poparcia i ze strony Ruchu Kukiz, i ze strony Platformy Obywatelskiej. Co więcej, także posłowie PiS-u w ubiegłych kadencjach podpisywali się pod takimi projektami. Więc zobaczymy, czy gdy przyjdzie zmiana władzy, to zmieniają się także opinie. Więc jest pytanie też o inne projekty, którym się Nowoczesna będzie zajmować nie tylko w styczniu, ale też w ogóle na początku 2018 roku. Czy projekt ustawy o związkach partnerskich, czy inne projekty z tej szeroko pojętej sfery światopoglądowej też w to
w tym pakiecie się znajdą. Nie mówię tu o styczniu tylko w ogóle o początku roku. Przede wszystkim ten rok to jest rok praw kobiet. Będzie uchwalony przez uchwałą Sejmu podjętą. Z inicjatywy Nowoczesnej zresztą. Tak, z inicjatywy Nowoczesnej. Na szczęście też każdy z klubów, które głosowały za tym projektem uchwały, inaczej rozumiał kwestię pojęcia praw kobiet. No to udało się taką uchwałę przez Sejm przegłosować. I zamierzamy właśnie przez cały rok działać w ramach tych obchodów, pokazywać, że to nie jest kwestia martwa, kwestia praw kobiet, że dokonało się już wszystko, co miało dokonać, ale że bardzo dużo jeszcze przed nami. No dla mnie takim najbliższym celem z pewnością jest ustawa o przemocy ekonomicznej, czyli zmiany zarówno w kodeksie karnym, jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i ustawie o przemocy. To jest projekt ustawy, który wprowadza do polskiej legislacji pojęcie przemocy ekonomicznej, czyli wykorzystywania przewagi finansowej do tego, żeby wymuszać konkretne zachowania partnera, czy najbliższej osoby, czy osoby, która dzieli z nami gospodarstwo domowe, albo poszczególne zachowania, albo zabranianie takiej osobie dostępu do środków wspólnych. Czy też nie jest tak, że krytycy tych pomysłów wskazują, że bardzo trudno zdefiniować przemoc ekonomiczną i bardzo trudno przez to wpisać ją później do polskiego systemu prawnego, penalizować ją? Znaczy, definicja, którą zawieramy w kodeksie karnym, będzie w miarę jasna. Średnio w Europie około 12% osób, bo nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, osób niepełnosprawnych, starszych, podlega przemocy ekonomicznej. I to, że coś ciężko będzie zdefiniować czy udowodnić, znaczy, że to nie istnieje. Bo kwestia tej przemocy istnieje. Prawo ma też mieć funkcję edukacyjną. A bardzo dużo osób w Polsce, zgodnie z badaniami, nie uważa przemocy ekonomicznej za formę przemocy. A jest to często stały element funkcjonujący w domach, ale także element, który spotyka się przy pomocy psychicznej czy przy przemocy fizycznej już. Więc to jest punkt pierwszy, kwestia przemocy ekonomicznej. Kwestia druga, to jest kwestia, bardzo dużo mówimy o edukacji seksualnej, aborcji, ale można też skupić się także na takim traktowaniu kobiet, które na przykład poroniły dziecko. I w polskim prawie, czy też w polskich szpitalach sanitarnych często nie są trzymane. Więc chcemy wprowadzić zapisy ustawowe, które kobietom, rodzinom, które przeżyły taką tragedię, nie nakazują zapłacenia za to, żeby sprawdzić płeć dziecka i wtedy je pochować, bo tylko wtedy możliwy jest pochówek. A w pewnym okresie rozwoju płodu niemożliwe jest ustalenie płci dziecka. A skoro mówimy już o prawach, skoro teraz mówimy o prawach kobiet, ale pytanie właśnie, tak jak rozmawiałem z Pauliną Pinowieckiewicz z Inicjatywy Polskiej, Inicjatywa Polska była w Komitecie Ratujmy Kobiety w styczniu, w przyszłym tygodniu ten będzie projekt, pierwsze czytanie projektu ustawy, pewnie Barbara Nowacka wygłosi w Sejmie uzasadnienie dla tego projektu Ratujmy Kobiety, czyli projektu liberalizującego zasad dostępu do aborcji, ale z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy też, Prawo i Sprawiedliwość jest pod coraz większym chyba naciskiem też Kościoła, żeby zasady dostępu do aborcji jeszcze bardziej zaostrzyć. Jak się pani się sprawia, gdybyśmy dzisiaj za rok będziemy rozmawiać w tym studiu, to czy sytuacja pod tym względem się zmieni, czy ten status quo zostanie utrzymany? Patrząc na rządy PiS-u i na ich takie bardzo prawicowe spojrzenie na rolę kobiety w ogóle w społeczeństwie i prawo do decydowania o sobie, no to mogą być nadzieje, że prawo nie zostanie zaobostrzone, aborcyjne. Że nie zostanie wprowadzona likwidacja możliwości dokonania terminacji z racji którejkolwiek z obecnie obowiązujących przesłanek. Ale to jest moja nadzieja i mam nadzieję, że tak się wydarzy, że znowu jednak ten projekt będzie zatrzymany i większość sejmowa zagłosuje przeciwko zaostrzeniu prawa. Nie liczę na liberalizację, natomiast wiem, że te kolejne projekty ustaw, także nasza praca w Sejmie, ma zadanie takie, żeby nakłonić, przekonać trochę społeczeństwo w ramach takiej debaty ogólnej, takiej deliberacji do tego, że aborcja w Polsce powinna być zliberalizowana. Że to prawo dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji powinno być zliberalizowane. I to widać w badaniach, że coraz więcej osób rzeczywiście skłania się do tego, żeby to prawo zmienić na takie, które ułatwi kobietom, nie zmuszając je albo do wyjazdu za granicę, albo do korzystania z nielegalnych środków, czy w podziemiu aborcyjnym, ale tego, że mogą iść w bezpiecznych warunkach takiej decyzji dokonać. A czy uważa pani, że premier Morawiecki, który od niedawna jest premierem, od początku jest w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale przez te 2 lata, kiedy był w rządzie, nie wypowiadał się specjalnie często na tematy poza gospodarką, czy takie ogólne tematy polityczne. Chyba o aborcji nie wypowiadał się nigdy. Spodziewa się pani, że jego podejście będzie inne niż podejście PiS-u do tej pory, że będzie bardziej umiarkowany?
Spodziewam się tego, że podejście Mateusza Morawieckiego będzie tak jak podejście Jarosława Kaczyńskiego. Więc to, że zmieniła się twarz rządu, nie znaczy, że zmieni się polityka. I mam nadzieję, że tak jak to było poprzednim razem, Jarosław Kaczyński zmusi, przekona i zdecyduje, że projekt zaostrzający ustawę aborcyjną będzie po prostu odrzucony. Więc jest pytanie też o sam temat rekonstrukcji rządu też dzisiaj. Rzeczpospolita, piszemy o tym, o kolejnym odcinku tego serialu. Czy uważa pani, że te zmiany w rządzie będą miały znaczenie? Bo kilka nazwisk na pewno się zmieni. Minister Szyszko pewnie straci stanowisko, będzie ktoś inny twarzą tych zmian, jeśli chodzi o polskie prawo dotyczące ochrony środowiska. Czy to będzie jakieś dla pani jest czymś istotnym? Na przykład jeśli chodzi o Puszczę Białowieską i tak dalej. Czy to jest trochę takie tworzenie teatrzyku, że rozmawiamy kolejny miesiąc o tym, czy będzie to Szyszko, czy Antoni Macierewicz? Oczywiście ja nie cenię tych ministrów. I są minister Szyszko dla Puszczy Białowieskiej, czy w ogóle dla ochrony środowiska. To jest jakaś aberracja, że on w ogóle jest ministrem. Czy Antoni Macierewicz, który jest pewnym raczej zagrożeniem niż obrońcą bezpieczeństwa Polski. I oczywiście te twarze mogą się zmienić. Ale ta główna idea, ta główna oś polityki nie zmieni się. A dla nas najważniejsze w tym momencie byłoby to, by wrócić na tory państwa demokratycznego i państwa europejskiego. I był jakby nowa twarz i to, że pan Mateusz Morawiecki mówi po angielsku i że ma fajne garnitury, no to naprawdę nie zmieni naszej pozycji w Unii Europejskiej, dopóki nie zostaną wycofane ustawy dotyczące sądownictwa. No właśnie, ale wydaje się, że akurat w tej kwestii na Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki ma dosyć twarde stanowisko. Ale na przykład wracając jeszcze na sekundę do Puszczy Białowieskiej, bo zmiana ministra i ta deklaracja z expose no chyba będą krokami w dobrym kierunku mimo wszystko. Przestrzeganie wyroku Trybunału Sprawiedliwości to rzeczywiście jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego w demokratycznym państwie prawa, skoro za takie uważamy Polskę, która jest członkiem Unii Europejskiej, w ogóle rozmawiamy o tym, czy przestrzegać wyroków Trybunałów Europejskich. Przecież to jest dość normalne. To, że musimy przestrzegać prawa, to, że musimy przestrzegać traktatów unijnych, ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, wpływa na funkcjonowanie Unii Europejskiej, no to jest nienormalne. Nie jest normalnością to, że klaszczemy premierowi dlatego i wyłącznie, że powiedział, że będzie przestrzegał wyroków. No ma przestrzegać prawa, to jest jego obowiązek. Zaczęliśmy to, jak będzie w przyszłości, co z rekonstrukcją, to do tego będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie wracać. Natomiast zaczęliśmy naszą rozmowę od tematu posiedzenia dzisiejszego posiedzenia zarządu i pewnie też pani wspominała o tym, że będzie tam temat współpracy opozycji, też w wyborach samorządowych. I jak pani sobie właśnie wyobraża, czy za kilka miesięcy w listopadzie czy w październiku, bo ta data wyborów jeszcze chyba nie jest wyznaczona, czy rzeczywiście opozycja będzie miała wspólne listy na przykład do sejmików, czy będą wspólni kandydaci w wyborach na prezydentów, wójtów, burmistrzów w całej Polsce? Wybory samorządowe i żeby wygrać w tych wyborach samorządowych, tudzież obronić stan posiadania, który jest obecnie, no to najważniejsze jest to, że musimy działać skutecznie i logicznie. I to nie jest tak, że łatwo zsumujemy swoje poparcia, że nasze 10% i 20 parę procent Platformy Obywatelskiej da nagle 30 parę procent. No bo takiego prostego zsumowania nie możemy zrobić. Najważniejsze jest jak najszersze budowanie elektoratów naszego bardziej liberalnego, bardziej prawicowego Platformy Obywatelskiej, czy też mocno lewicowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy innych ruchów, czy partii lewicowych. I nakłanianie ludzi, którzy nie chcą pójść do wyborów, albo są zniechęceni do wyborów, żeby do tych wyborów poszli, żeby głosowali na wizję Polski, którą prezentujemy. Więc jeśli koalicja, to tak jak najbardziej, ale jak najbardziej podmiotowa. Żeby to poparcie społeczne było jak najszersze, żeby każdy z ruchów, każdy obywatel miał świadomość tego, że głosując na daną partię, nie głosuje na zlepek, który właściwie nie wiadomo do czego dąży, poza tylko i wyłącznie odsunięciem PiS-u, co jest oczywiście bardzo ważne, ale dąży do realizacji konkretnego programu, konkretnej wizji Polski. A na Śląsku, jak pani sądzi, na przykład możliwa jest współpraca, czyż taka szeroka koalicja też na przykład z Ruchem Autonomii Śląska do sejmiku? Jeśli będziemy budować jakąś wspólne porozumienie czy koalicję, jak najbardziej. No, my pracujemy razem z Ruchem Autonomii Śląska, zarówno z radnymi w sprawach miejskich, ale także w sprawach szerzej, jak właśnie kwestia języka regionalnego, czy śląskości, czy tożsamości śląskiej. Więc przy jakichś minimalnych zasadach współpracy jak najbardziej jest to możliwe. A uważa pani, że ten model, który jeszcze na koniec jeszcze wracając do samej Warszawy. W Warszawie jest ten model, w którym Paweł Rabiej jest kandydatem na wiceprezydenta, Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta. Czy uważa pani, że ten model się może sprawdzić w całej Polsce? Tak to sugeruje też niektóre wypowiedzi polityków opozycyjnych,
właśnie idą w tym kierunku, że może to jest jakaś droga. Kandydaci we Wrocławiu czy w innych dużych miastach właśnie w ten sposób mogliby być dobierani. Przede wszystkim rozmowy o poparciach wzajemnych czy o koalicji w wyborach nie powinny toczyć się medialnie. Zanim pewne propozycje wypłyną do mediów, powinny być omówione w ramach podmiotów, z którymi chce się współpracować i rozmawiać, żeby nie była to presja medialna, bo takie koalicje się nie udają. Drugą rzeczą jest to, że każdy z regionów, każdy z miast, każdy z gmin, powiatów ma swoją specyfikę. Więc pewnie ogólne reguły będzie współpracy trzeba przyjąć. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby i wyborcy, i struktury w danym miejscu angażowały się, pracowały i poszły do wyborów. I do tego będziemy pewnie też wielokrotnie wracać na łamach Rzeczpospolitej. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Monika Rosa z Nowoczesnej. Ja zapraszam na program Rzecz o Polityce jutro dokładnie o tej samej porze. Do zobaczenia.